Mieszko, mój koleżko. Mieszko, mój koleżko. Znowu traperzy z Nadwisły? Tak. Co tu się dzieje? Chrobry. Byłeś dobry. Chrobry. Byłeś dobry. I tak wszystkich królów mi zaśpiewacie? Nie, chyba nie dzisiaj. Wazawa. Nie, czekaj. Nie, no, nie. Ten. Zygmunt III, czyli Waza, nie za dużo nam pokazał. No, ten jeszcze był ten. Kazimierz. Władysław Jagiełło. Nie, Kazimierz jeszcze był. Odnowiciel, coś tam było. Kazi, odnowicie, szanujemy, bardzo mycie. Okej. Okay. Widzę, że będzie królewski odcinek. O Mieszku pierwszym Kingu. A, czyli będzie książka. Nie będziemy rozmawiać o traperach z Nadwisły. Nie, szkoda. Ta seria, ale historia. Może przywitamy się na początek. Cześć. A mogło być bez przywitania. Cześć. Cześć. I cześć. Tu. Kulturki. Czyli ona, mama. Czyli małe traperki. Traperki z nad Odry. Kulturki. No już trochę wspomniałyście. O jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? Mieszko Kingu. Mieszko ty Wikingu. Seria? Ale historia. Autora? Nie pamiętam. Grażyna? Bąkiewicz. Grażyna Bąkiewicz. Prawie powiedziałam Władysława Jagiełło. Nie jest autorstwa Władysława Jagiełły. Myślę, że książka autorstwa Władysława Jagiełły nie byłaby zbyt ciekawa dla dzieci. W sensie... Na przykład, jak pokonać krzyżaków? Łatwe. Traktat wojenny. Trudne. No dobrze, ale wróćmy do naszej książki. Mieszko, ty Wikingu. No, nie pytam, kto jest bohaterem tej książki, ale w sensie takim, że na pewno się pojawia w niej Mieszko. Alex. Ale są właśnie inni bohaterowie. Alex. Wiecie, kto... Opowiada tutaj Alex. On ma 12 lat i chodzi razem ze swoją klasą. I on jakby mieszka... Jakby to jest zapisane też trochę w przyszłości. To jest zapisane też trochę w przyszłości, że oni jakby opowiadają, jakbyśmy my byli ich dziadkami. A, czyli to się dzieje jakieś kilka pokoleń do przodu. Tak, dlatego, że oni mogą się przenosić w czasie i ich nauczyciel, pan Cebula, stworzył takie ławki, które oni należy powrócić. A właśnie, a dlaczego oni nazywają go Cebulą? Dlatego, że ubiera się wszystko, po prostu co ma stawie. Czasami 3 bluzy, 4 swetry, 5 podkoszulków i oni wymyślili tego zabawę rozbieranie cebuli. No właśnie, no i Alex był mistrzem tego, bo on rozbił błyskacz. No a błyskacz rozbił wszystko nie swoją kadrę. No i on zyskał moc, nie. Że jak podnosił rękę, to ktoś jakby nie mówił tego, co on chciał. Tylko mówił to, co on chciał. Po prostu, no, niektórzy z ich klasy dzięki temu błyskaczowi, niektóre te kawałki błyskacza utknęły w środku u nich i oni wtedy powoli odkrywały im się jakieś moce, które potrafili. No właśnie, a i wtedy jak oni poszli, jakby oni mieli taką grupę z najgorszym chłopakiem w szkole. Słoniem. No tylko, że on był synem dyrektora i jak coś złego zrobił, to on zwalał na innych. No i on... A poza tym, mamo, tutaj każdą tą część opowiada kto inny. A my teraz jesteśmy na części, którą opowiada Słoniu. Jej! A, czyli będzie więcej części. Tak, jest jeszcze Jadwiga kontra Jagiełło i każdy z tych jakby wiąże się z tego, co mają sprawdzić w trakcie tych podróży. Na przykład tutaj, sprawdzić, czy Mieszko był Wikingiem. A na przykład z Jadwiga kontra Jagiełło, kto był lepszym królem? Jadwiga była. No dobrze, to sobie pewnie sprawdzają. Czyli jest więcej części i faktycznie jest więcej części serii, ale historia, jest ich całkiem sporo. No, my jesteśmy chyba na piątej. Możemy się wielu ciekawych rzeczy. A potem gdzie Wojda Światowa? Ale wróćmy do części o Mieszku. Jak powiedziałeś, ekipa musi sprawdzić co? Czy Mieszko był Wikingiem? Czy Mieszko był Wikingiem? I w jakie czasy się przenoszą?
jakieś przenoszą się. Nie pamiętam, w jakieś. 900? Dokładnie. No i co tam ciekawego się dzieje? Czego ciekawego dowiadują się w tych czasach Mieszka? Że tam, oni tam po prostu mają takie coś, że albo są niewidzialni, albo widzialni. Mhm. A tyle szukają ochrony gamma. Gamma. No, tylko, że gamma to taka ochrona, że nikt nie może ich dotknąć. Mhm. Wtedy się odsuwają. A ochrona gamma działa tak, że jeśli na przykład oni są niewidzialni, no to oprócz tego, że nikt ich nie widzi, to wszyscy tak jakby ze swojego instynktu odsuwają się od nich. Nawet jeśli ich po prostu nie widzą. Tylko widzą jakieś zarysy cienia. Czyli oni tak jakby mogą sobie obserwować, a ich nikt nie widzi. Tak. Czyli sobie jakby uczestnikami tych różnych sytuacji, które były w tamtych czasach. Czyli na przykład mogą komuś podciąć nogę, a on w ogóle będzie myślał, że on się sam wywalił. A, bardzo sprytne. Albo na przykład mogą komuś coś ugrać i na przykład mogą komuś wywalić kogoś na łopatki, ściągnąć komuś buty i rzucić je gdzieś i ktoś po prostu... I to będzie się komuś wydawało, że to duchy. Aha. Bo oni po prostu nikogo nie widzą, tylko widzą jakieś takie delikatne zarysy cieni. Fajnie by tak było mieć, co? Po pierwsze podróżować w czasie, a po drugie tak, żeby nikt nas nie widział. I sobie można sprawdzić, jak to było. Tak, ale można sobie ściągnąć ochronę gamma i wtedy wszyscy cię widzą, słyszą, ale i tak, jeśli na przykład ktoś na ciebie napadnie na przykład i będzie próbował cię zwalić mieczem, no to i tak nic ci się nie stanie, bo ta ochrona gamma cię czoni. Jesteś z innych czasów. Super by było coś takiego. To powiem Wam, wymarzona lekcja historii, co? A poza tym, Ty możesz być w swoich ciuchach, ale na przykład Twój ta ochrona gamma przetwarza Ci to, że na przykład Ty jesteś widoczny dla innych, jakbyś miał na przykład sukienkę. A normalnie jesteś na przykład w spodniach. Takie ubrania ze starszego czasu, tak? Tak. Masz w opuszce swojego palca, najmniejszego, masz taki komunikator, który mówi ci coś, gdzie jesteś. Nie, po prostu tylko i wszystkie bazy danych z całego świata otwierają się w twoim mózgu od palca. Wspaniałe. I oni się na przykład, u nich uczenie się historii nie wygląda tak, że się uczysz, bo przecież wszystko, całą wiedzę masz już w palcu. No, w małym paluszku. Tylko musisz sprawdzić, czy to prawda. A, okej. Okay. Okej, okay. Czyli mają jakieś to się nazywa hipoteza, tak? Czyli, że na przykład Mieszko jest wikingiem i oni teraz udają się w przeszłość, żeby sprawdzić, czy ta hipoteza jest prawdziwa, czy jest nieprawdziwa. Czyli, był wikingiem. Że to, co myślimy o Mieszku, jest prawdą, czy nieprawdą. I dzięki takim wspaniałym wynalazkom, jakie mają już dostępne i takim super lekcjom historii, mogą się tego dowiedzieć. No to powiedzcie, jak im udała się ta podróż w przeszłość? Co tam ciekawego ich spotkało? No, między innymi. Różne fajne rzeczy. Kogo poznali? Co zobaczyli? W każdej części się poznają jakieś dziecko z innych czasów. W tej ten Alex poznaje takiego chłopca z takiej wsi. A zapamiętałyście coś fajnego, co poobserwowali? Jak oni losowali, co mają robić? Tylko Mikulczyki, tylko Mikulczyki! Jest! Miecze! Tylko Mikulczyki, tylko Mikulczyki! Jest! Szale! Tylko Mikulczyki, tylko Mikulczyki! Jest! Łuki! Tylko Mikulczyki, tylko Mikulczyki! Kolczugi! Mogę losować jeszcze raz! No, ale to powiedzcie, czego ciekawego się dowiedzieli. A dlaczego właśnie kolczugi nie chcieli robić kolczug? Oni tam, dowiadywali się różnych takich ciekawych rzeczy, na przykład jak żyli tam ludzie, co robili, na przykład jak spali, w jakich miejscach, jak to w ogóle wyglądało. Pyszne placy. Albo na przykład... to był Mieszko? Mieszko to był książę. Książę, tak. On nigdy nie był królem. Nie został koronowany na króla Polski. Tylko był książę. Ale on zrobił, jakby za jego czasów coś się ważnego wydarzyło. Tak, dlatego, że on przyjął chrzest Polski. Mhm. Czyli jakby ochrzcił kraj. Że kraj cały jako wszyscy ludzie, którzy są w tym kraju, przyjęli wiarę Bo on się ożenił z tą księżniczką, Dobrawą, ale Czesi jakby mieli taki warunek, że on musi ochrzcić Polskę i siebie, żeby... Pamiętacie, jak rozmawialiśmy
o ślubach takich politycznych, jak rozmawialiśmy o Egipcie, że często było tak, że brali śluby po to na przykład, żeby wzmocnić swój kraj, prawda? Albo żeby zapobiec wojnie. Tak, że to często nie było tak, że nie wiem, ktoś się w kimś zakochał i chcieli wziąć ślub, tylko najczęściej to było tak, że to po prostu się umawiali na to, że ktoś się z kimś ożeni po to, żeby na przykład zbudować większą armię, albo po to, żeby mieć wspólny położyć kraj w przyszłości. Ale ten Mieszko kochał się w Dobrawie. Tak? No to miał szczęście, bo z jednej strony był to taki układ, można powiedzieć, polityczny, a z drugiej jeszcze się w niej zakochał. Super. Więc mamy ślub, Mieszko i Dobrawa, mamy ten chrzest, tak? Z jakiego kraju, pamiętacie, pochodziła Dobrawa? Z Czech. Z Czech, dokładnie z Czech. Co jeszcze ciekawego się dowiedziałyście z tamtych czasów? Co Wam tak utkwiło w pamięci? Bo oni mieli też takie różne wiary w magię, ale to w innych akurat częściach było głównie o magii, a tutaj wiary w takim ten, że na przykład w amulety, w różne takie, że na przykład gruby napił się wody z rzeki, a wiesz, mamusiu, jak to było, że wszystkie zanieczyszczenia lały się do zawsze do rzek. No tak. I on się napił tej wody z rzeki i do takiej staruchy, która mieszkała w lesie, ona podobno potrafiła czarować, robiła taki napój, szeptała jakby do bakterii, żeby one się wyniosły. Jak się nazywa to? Szeptucha, tak? Tak, szeptucha. Tak, taka wiedźma leśna, tak, która były, jakby kiedyś wierzono w takie osoby, nie było na przykład medyków, tak, nie było lekarzy i takim leczeniem w takim plemieniu zajmowała się właśnie taka wiedźma, w niektórych kulturach był to szaman, taka osoba, która znała się dobrze, nie wiem, na ziołach, którzy właśnie posądzali też o to, że ma jakieś magiczne umiejętności. Tak. I oni tam właśnie mówili, że ona szeptała i tam wywalała bakterie swoimi różnymi, po prostu mówiła do nich, żeby się wynosiły i one sobie wychodziły. Tak, taka wiedźma właśnie, która właśnie znała się dobrze na tych naturalnych sposobach leczenia i mogła z różnych rzeczy wyleczyć, tak? Maja, co Tobie się najbardziej podobało? Najbardziej podobało to, że na przykład jak tego słuchałam, to mi się to podobało, że w ogóle tam oni mówili o tym, że jak na przykład Mieszko jest wikingiem, to trzeba to sprawdzić. Przecież wszyscy wiedzą, że Mieszko jest wikingiem. Co? Wszyscy wiedzą. Maja, Mieszko nie jest wikingiem. Jest! Nie. Po jakiej serii jest, bo on walczył. Takim no jest. To myślę, że jest wciąż taka trochę... Że był taki trochę normalny, że tam było powiedziane, że on nie jest w końcu wikingiem. No, myślę, że to zostawimy to pytanie naszym słuchaczom, żeby sobie to tej książki słuchali albo przeczytali. Myślę, że warto tą książkę przeczytać, a dlaczego? Bo jakby co parę po prostu zdań jest takie coś komiks. Tak, bo są wspaniałe ilustracje w tej książce w wydaniu papierowym. Ja wiem, jak to wygląda, bo prawie wszędzie są komiksy, bo ja mam jedną książkę z tej serii w papierze. Tak, więc są ilustracje, komiksy, które warto, też fajnie ilustrują to, co się dzieje w danym rozdziale, w danej części książki. Ilustratorem, jakby współautorem tej książki jest Artur Nowicki właśnie. No bo on jakby robi komiksy i rysunki. Tak, właśnie on jest za te rysunki i komiksy odpowiedzialny. Dlatego warto tą książkę na pewno też sobie w wersji papierowej obejrzeć. Ale nawet tak zrobili, kiedy jest komiks, no to jest taka muzyczka. Tak, jeśli chodzi o audiobooka, to jak jest komiks, to jest taki właśnie dżingiel. Tak jak my mamy czasami na podcaście. Na początku jingle za kulturki. Tak. To mamy. Powiedzcie mi, dziewczyny, komu byście poleciły tę książkę? No to dzieciom też może wielbicielom historii, ale też po prostu dzieciom wszystkim. Też trochę na nudę, można powiedzieć, taka książka ciekawa dość. A myślicie, że takie te książki też mogą być jakąś pomocą szkolną? No myślę, że tak, bo tam jest też dużo dat powiedzianych.
Mama sobie brała od tych z Nadwisły. Brała sobie daty, mama, no i... Tak, bo tam było zawsze, teraz skupcie się psu braty, bo ważniejsze padną daty. To jest w każdym. Tak, i słuchając na przykład piosenek traperów i czytając taką książkę, no można się już całkiem taki duży obraz tego, co się działo za czasów Nie Mieszka. Nie trzeba chodzić do szkoły, można tylko słuchać, słuchać i słuchać. Myślę, że do szkoły też warto pójść. Przede wszystkim na przykład, żeby sobie o tym porozmawiać i zobaczyć. Bo po córka kulturkach można. Może nasi koledzy przeczytają inne książki na temat czasów Mieszka. Może jeszcze mamy podręczniki. Może pani nam na lekcji historii też powie coś ciekawego o czasach Mieszka. A my, ja jeszcze nie mam historii. Ja mam taką zawiązanie. No właśnie, historii. Myślicie, że... Teraz właśnie mieliśmy o historii w tych tygodniach. Czyli dopiero taki początek, prawda? Myślicie, że jak będziecie mieli dokładniej o tych czasach Mieszka, wrócicie sobie do tej książki? Tak, ja właśnie teraz miałam o Mieszku pierwszym, o Chrobrym, o Kazimierzu. I pomogła Ci ta książka? Tak, i o... Żeby zrozumieć, co tam się działo? Super. Super. Powiedzcie, dziewczyny, co jest taką największą siłą tej książki? Czym ona może do siebie przekonać? No, że jest taka ciekawa. Bo właśnie historia się wydaje taką rzeczą, której nigdy nikt nie chce się uczyć, bo ale jest właśnie, nuda, że tutaj to jest takie, że śmiesznie nawiązuje do tej historii, zabawnie. Tak jak w anatomii nawiązuje tak śmiesznie to trochę do medycyny, do anatomii, a tutaj właśnie tak dosyć zabawnie nawiązuje do historii. Też czekamy na, mam nadzieję, że czekacie na resztę części. No na pewno. Dziewczyny bardzo się wkręciły w tą serię. Dużo o historii w ostatnich dniach się u nas rozmawia i dyskutuje. Taka była mieszanka, taki miks, bo trochę rozmawialiśmy o ciele i organach, a tutaj jeszcze historia dodatkowo, więc dużo się ostatnio pouczyliśmy. Ciekawych dyskusji odbywa. Ja przyznam, że też dużo rzeczy się z tych książek dowiaduję. Z dziewczynami sobie przypominam też dużo rzeczy. Teraz skupcie się z kupraty, bo ważniejsze padą daty. I teraz padają daty urodzin kulturek. Mama. Najważniejsze dla nich. Czyli 2, 5, 0, 9. Ha. Super. Ha. Ha. Myślę, że na tym skończymy tą naszą historię o historii. Moje to jest 1-1-1-0. 1-1-1-0. No tak, 1-1-1-0. Bardzo fajna data. 1-1-1-0! Musisz, Ola, sobie sprawdzić, co się działo w roku 1100. Bo Maja nie może sprawdzić, co się działo w roku 2509, dlatego, że ten rok jeszcze nie zaistniał. Ale może to był właśnie rok, kiedy... Ta klasa Aleksa podróżowała w czasie. Może tak być, że to właśnie. Ja będę podróżowała. Może tak być. A 1100 rok, Ola, to właśnie mniej więcej te czasy, tak? Już niebawem jakiś król na pewno polski się pojawi. I musisz sprawdzić, który król Piast. Polski wtedy był. Piast. Jakiś Piast na pewno, tak. Musisz sprawdzić, który wtedy rządził w tym roku 1100. I jeden. Dowiedzieć się czegoś więcej o tym królu. Okej. Okay. Kończymy historię? Tak. Lekcję historii? Pa. Do usłyszenia następnym razem.